Postać, którą gram w filmie Pokot, nazywa się Matoga. To jest postać dosyć tajemnicza, bardzo taka zamknięta w sobie, na pierwszy rzut taka nieprzystępna, taka jakby niechętna, naznaczona jakimś piętnem takim, o którym się dowiadujemy w trakcie dopiero. Nie wiadomo właściwie, czym się zajmował. Próbowaliśmy z Agnieszką nadać mu jakiś rys charakterystyczny, ale niezbyt oczywisty taki, żeby tak z grubsza zaznaczyć coś może. Potem się bardzo otwiera, gdzieś zaprzyjaźnia się z tą główną bohaterką, nawet jakiś taki bardziej niż serdeczny stosunek zaczyna do niej mieć i przyłącza się do niej. W filmie to jest postać emerytki, która osiadła w lesie ze swoimi dwoma psami i sobie tam mieszka. I spotykają różne przygody, a przy okazji prowadzi swoje śledztwo. Bo jej się zaczyna nie podobać, że ludzie znikają i podejrzewa, że to jest palec czy kopyto zwierząt. No i prowadzi swoje to śledztwo, no i jest to fascynujące. Moja postać to Dyzio, bo tak nazywa go główna bohaterka, czyli Duszejko, która nazywa jakby każdą z postaci po swojemu, wymyśla na nich różne ksywki, mimo że nie wiadomo, czy Dyzio tak naprawdę ma na imię Dyzio. Jest to młody informatyk pracujący na policji w okolicach, tam gdzie dom ma Duszejko, i pewnego dnia jakby po incydencie, czyli można by powiedzieć przypadkowo, się zapoznaje z Duszejko i się z nią zaprzyjaźnia. Olga Tokarczyk ją bardzo pięknie opisuje w książce. Jest opisana jako postać jakby z innego, lepszego świata, która przybywa do naszego świata, żeby pokazać nam nasze grzechy. Więc rzeczywiście to jest dziewczyna, która mimo tego, że pochodzi z tak biednego i trudnego środowiska, to niesie w sobie jakąś dobroć, jakąś czystość i światło. Jest tą tytułową, nomen omen, dobrą nowiną. Przecież mam zgłosić morderstwo. Obydwoje możecie być oskarżeni o utrudnianie śledztwa, ja tylko ostrzegam. Jest powiedziane, nie zabijaj. Ale to dotyczy ludzi, nie zwierząt. Pokot. Nowy film Agnieszki Holland, zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Jakub Gierżał, Tomasz Kot, Borys Szyc. Pokot. W kinach od 24 lutego.